Witam. Dzisiaj opowiem wam o tym, jak Jan Paweł II był w Katowicach. O jego pielgrzymce do Katowic. Więc zaczynajmy. W trakcie drugiej pielgrzymki do ojczyzny w 1983 roku Jan Paweł II odwiedził Katowice. Spotkanie z wiernymi zorganizowano 20 czerwca na lotnisku sportowym położonym w dzielnicy Muchowiec. Druga część wizyty miała miejsce w katowickiej katedrze pod wezwaniem Chrystusa Króla, gdzie papież spotkał się z chorymi inwalidami pracy. 20 czerwca od 9 rano lotnisko zapełniało się oczekującymi na papieża pielgrzymami. O 11 z kościoła świętych apostołów Piotra i Pawła wyruszyła procesja z obrazem Matki Bożej Piekarskiej, która na Muchowiec dotarła krótko przed 13. Kolejnym punktem czuwania była odprawiona o 16 msza święta, której przewodniczył kardynał John, król z Filadelfii. A koncelebrowali zaproszeni biskupi oraz księża obchodzący srebrny jubileusz kapłaństwa. Papież przyleciał z Poznania około godziny 17:40. Jego helikopter nadleciał inną trasą niż pozostałe, od strony kopalni Wujek, która została brutalnie spacyfikowana. Chodzi o ludzi, że zostali tam brutalnie spacyfikowani. Macie nawet o kopalni Wujek, nawet macie film na moim kanale. 16 grudnia w 1981. W trakcie nabożeństwa maryjnego Jan Paweł II poświęcił przyniesione kamienie węgielne dla budowanych kościołów i wygłosił homilię. Po nabożeństwie papież wraz z biskupem Bednożem udał się do katedry na spotkanie z chorymi. Krótka modlitwa, przemówienie i indywidualne powitania chorych przez Jana Pawła II wypełniły kilkudziesięciominutową uroczystość. Według sprawozdań przygotowanych przez Katowicką Służbę Bezpieczeństwa w spotkaniu uczestniczyło około 900 tysięcy osób. Natomiast strona kościelna liczbę pielgrzymów szacowała na ponad milion. Uroczystość zabezpieczało ponad 15 tysięcy funkcjonariuszy milicji obywatelskiej, służby bezpieczeństwa i żołnierzy. W ramach sprawy obiektowej Zorza w okresie poprzedzającym wizytę Jana Pawła II służba bezpieczeństwa przeprowadziła ponad 900 rozmów ostrzegawczych z osobami znanymi z działalności opozycyjnej lub w inny sposób manifestującymi niechęć do władzy. Zlikwidowano ponad 2000 ulotek i wydawnictw. To tyle, co mogę powiedzieć wam o wizycie papieża Jana Pawła II w Katowicach. Serdecznie was pozdrawiam. Zapraszam do subskrybowania kanału, lajkowania i oczekiwania na kolejne filmy. Pozdrawiam serdecznie.